Iga, koteczku, no tak bardzo mi ciebie brakuje. Wiem, Krystian, ale musimy jeszcze trochę wytrzymać. Tylko do końca rozprawy, proszę cię. Kocham cię. Cicho, jeszcze ktoś usłyszy. Iga. Słuchaj, muszę posprzątać ten cały bałagan. Pamiętaj, że nic na ciebie nie mają. Tylko żeby nie wyszło na jaw, że tam byliśmy. No właśnie dlatego nie możemy się na razie spotykać. Nie bój się, nikt się nie dowie, co zrobiłeś. No przecież ja nic nie zrobiłem. I tej wersji się trzymajmy, a na niego jest dość dowodów. Przyjdź do sądu i mów to, co na policji. Resztę zostaw mi. Sędzia Anna Maria Wesołowska. Tomasz! Iga? Tomasz! Proszę mnie przepuścić, to mój mąż. Proszę się odsunąć i opuścić salę sądową. Iga, tęskniłem za tobą. Kocham cię. Pani Bukowska, ale musi pani poczekać na korytarzu. Naprawdę, proszę, odprowadzę panią. Iga, słyszysz? Kocham cię! Chodźmy, chodźmy. I co, zadowolona jesteś z siebie? Chodźmy, chodźmy. Można. Boże, no ale niech za nas coś zrobi. To już nie może pójść do więzienia. Pani Igo, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby tak się nie stało, ale na razie musi pani zachować spokój. Ale pani nie rozumie. Ja sobie bez mojego Tomasza nie dam rady. Pani Igo, zaraz zaczynamy. Ja muszę wracać na salę. Proszę poczekać na swoją kolej, dobrze? Otwieram rozprawę przed sądem okręgowym. Będzie rozpoznana sprawa Tomasza Bukowskiego. Stawił się oskarżony, doprowadzony z aresztu śledczego. Lat 38, zamieszkały w Starym Lewkowie. Nie był pan dotychczas karany? Nie, wysoki sądzie. Oskarżam Tomasza Bukowskiego o to, że w dniu 8 stycznia 2011 roku w okolicach Białowieży, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Adama Bukowskiego, oddał w jego kierunku dwa strzały z broni myśliwskiej, w wyniku czego pokrzywdzony zmarł na skutek wielonarządowych obrażeń wewnętrznych. Za popełnione przestępstwo oskarżonemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, aby oskarżony wstał. Wysłuchał pan aktu oskarżenia. Czy rozumie pan treść zarzutu? Tak, wysoki sądzie. Przyznaje się pan do dokonania tego czynu? Nie, wysoki sądzie. Ja nie mam nic wspólnego ze śmiercią mojego brata. Pouczam, że może pan składać wyjaśnienia przed sądem. Może pan również odmówić składania wyjaśnień. Jaka jest pana decyzja? Tak, będę zeznawał. Wysoki sądzie, no, morderca Adama chodzi po ulicach, a ja niewinnie siedzę w areszcie. I spędzisz w więzieniu resztę życia, morderco. Ale ja nic Adamowi nie zrobiłem. Oddałbym wszystko, żeby... Nawet do więzienia bym poszedł, żeby on był żywy. Kłamca. Pani Bukowska, ja rozumiem, że jest pani ciężka, ale chciałabym w spokoju wysłuchać oskarżonego. Proszę się opanować. Panie Bukowski, proszę powiedzieć o wydarzeniach z 8 stycznia, wtedy, kiedy doszło do zamordowania pańskiego brata. Ale ja nie wiem, co się wtedy wydarzyło, bo ja się nie widziałem wtedy z Adamem. A czy 8 stycznia przebywał pan w pobliżu domku myśliwskiego, pana domku, w którym został zamordowany pana brat? Nie. A zna pan akta sprawy? Wie pan, że wykaz logowań z nadajnika GSM znajdującego się w pobliżu domku myśliwskiego potwierdza, że pana telefon komórkowy logował się do nadajnika dokładnie o 15:39? No, tak, ale ja jechałem akurat do Białegostoku, a trasa przebiega bardzo blisko tego mojego domku myśliwskiego. No i bo ja jechałem wtedy w sobotę na spotkanie z moim przyjacielem Andrzejem. Tam mieliśmy takie sprawy różne omówić. No i jak przyjeżdżałem, no to... A telefonu to nawet nie miałem ze sobą, bo zapomniałem, no zostawiłem w domu. A o której godzinie wyjechał pan z domu? Przed 3:00. A gdzie pan dokładnie przebywał między godziną 15:30 a 16:30, kiedy pana brat został zamordowany? Wydaje mi się, że no wtedy już byłem na rozmowie z Andrzejem. I ile trwało to spotkanie? W domu byłem o 6:00. Jak zajechałem pod dom,
To policja stała na sygnale, nawet no, nic nie mówili, tylko wyciągnęli mi z samochodu, zakuli w kajdany i do radiowozu mnie. Nawet się nie mogłem z żoną pożegnać. A czy 8 stycznia widział się pan z bratem? Nie, 8 stycznia nie widziałem się, bo myśmy się już od kilku dni nie widzieli z bratem. A jaka była tego przyczyna? No nie będę kłamał, no. Pokłóciliśmy się i od tamtej pory nie odzywałem się do Adama. No 8 stycznia, tak, gdzieś koło godziny 14, może po 14, Adam dzwonił do mnie z telefonu komórkowego, ale no nie wiem, jakieś zakłócenia były, nic mi nie powiedział przed śmiercią. A proszę nam opowiedzieć o tym ostatnim spotkaniu i o kłótni, o której pan wspomniał. No, myśmy się wtedy pokłócili o naszą mamę, Lilianę, bo ja z żoną Igą opiekowaliśmy się moją mamą. No, mama miała ponad 70 lat, Alzheimer, zaniki pamięci. No i Adam tego nie rozumiał, on chciał ją oddać do domu starców. No, a przecież ja się nie mogłem na to zgodzić, no, po moim trupie. No. A kiedy umarła pańska mama? Tego samego dnia co Adam, rano. Miała powikłania po zapaleniu płuc. Mama odeszła i zabrała ze sobą Adasia. Skoro utrzymuje pan, że 8 stycznia ani nie widział się pan z ofiarą, ani nie przebywał w okolicy domku myśliwskiego, to jak pan wytłumaczy, że kilkadziesiąt metrów od miejsca zdarzenia znaleziono broń myśliwską zarejestrowaną na pana? Wysoki sądzie, ja poproszę o zaprezentowanie może tego dowodu. Bardzo proszę, panie sędzio. Chciałbym nadmienić, wysoki sądzie, że na tej broni zabezpieczono tylko i wyłącznie odciski palców oskarżonego. Nie wiem, czemu moja tam strzelba była. Ja nigdy w domku myśliwskim nie trzymałem broni. Zawsze w garażu, no przy domu. Może jeden taki od nas ją wykradł. A o kim konkretnie pan mówi? No, Paprocie. Krystianie Paprocie. A na jakiej podstawie podejrzewa pan Krystiana Paprotę o kradzież pańskiej broni? Jakiś tydzień może przed śmiercią mojego brata Paprota pokłócił się z moim bratem, bo Adaś go zwolnił z pracy. A czy po utracie pracy pan Paprota groził pańskiemu bratu? Groził nie tylko mojemu bratu, ale również i mi. A dlaczego panu groził? No, przyszedł, poprosił mnie o pomoc. Żebym mu pomógł wstawić się u Adama, żeby go przyjął z powrotem. A jak on przyszedł, to czyściłem broń i on widział, gdzie ja chowam tę broń w garażu. Do takiej skrzynki wkładałem. Widział też, gdzie klucze. A czy zgodził się pan porozmawiać z pańskim bratem w sprawie pana Paproty? Nie, no gdzie? Przecież ja miałem zatarg z moim bratem o mamę. No to jak pan Paprota zareagował na odmowę z pańskiej strony? To zdenerwował się. A jak wychodził, to groził mi i mojemu bratu, że jeszcze go popamiętamy. No i jestem tego pewny, wysoki sądzie, że to on ukradł mi tę broń. I on zastrzelił Adama. Zadziwiające, proszę pana, że funkcjonariusze policji, którzy przeszukiwali pana dom 8 stycznia, nie zauważyli żadnych śladów włamania. Panie prokuratorze, bo ja wtedy zostawiłem otwarty garaż. Proszę pana, a pan to zawsze zostawia otwarte wejście do swojego domu? Nie no, ja w tego dnia spieszyłem się na spotkanie z Andrzejem. No i zapomniałem po prostu zamknąć drzwi garażu. Naturalnie. Na szczęście, wysoki sądzie, dysponujemy jeszcze jednym dowodem. Mam na myśli ekspertyzę kryminalistyczną przeprowadzoną 15 stycznia 2011 roku, która wykazała, iż na rękach oskarżonego Tomasza Bukowskiego znajdują się ślady prochu. Ja dzień wcześniej byłem na polowaniu. No, strzelałem z mojej broni. A umie pan wyjaśnić, skąd obecność śladów krwi ofiary na pana kurtce? No nie. Wysoki sądzie, będę prosił również o zaprezentowanie tego dowodu. Nadmienić chciałem, wysoki sądzie, że tą kurtkę znaleziono w garażu należącym do oskarżonego. Panie Bukowski, czy to jest pana kurtka? No tak, ale ja przecież mówiłem, panie prokuratorze, że drzwi garażu były u mnie otwarte. Czy w dniu, kiedy zostało popełnione przestępstwo, miał ją pan na sobie? No nie, no ja bym bratu krzywdy nie zrobił. Mało razy się pobiliście? A wiesz co, co innego popłucić się przywódcy, a co innego zabić człowieka jak psa? Ja nigdy nikogo nie zabiłem, nie jestem mordercą. Czy są pytania, pani mecenas? Nie, dziękuję. Panie prokuratorze? Nie mam więcej pytań do oskarżonego. Dziękuję. Dziękuję. Pouczam, że przysługuje panu prawo do zadawania pytań świadkom. Teraz proszę usiąść, a do barierki poproszę panią Alicję Bukowską. Proszę się przedstawić. Alicja Bukowska, wdowa po Adamie. Pani w jakim miejsce zamieszkania? Mam 32 lata. Mieszkam w Nowym Lewkowie, niedaleko od Tomasza.
razem z dwoma synami. Młodszy Janek jeszcze nie rozumie, że taty już nie ma. Czym się pani zajmuje? Uczę biologii w pobliskiej szkole. Tak naprawdę, Wysoki Sądzie, to Adam się wszystkim zajmował, bo ja w szkole grosze zarabiam. 1500 zł na rękę. Po śmierci, gdy Adama zabrakło, nie ma komu zająć się jego firmą i wszystko upada. Ponieważ jest pani spowinowacona z oskarżonym, przysługuje pani prawo do odmowy składania zeznań. Chce pani z tego prawa skorzystać? Ale ja chcę zeznawać. I chcę powiedzieć, że on ma krew na rękach. Pokłócił się z Adamem i z nienawiści go zabił. Pouczam panią obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Proszę nam opowiedzieć o wydarzeniach z 8 stycznia. Co pani wówczas robiła? Do 4 byłam w szkole. Prowadzę dodatkowe zajęcia dla dzieci. Z Adamem ostatni raz widziałam się rano, jak jechał do szpitala. Potem już tylko przez telefon rozmawialiśmy. Czy może pani powtórzyć treść tych rozmów? O 14:00 Adam zadzwonił, cały roztrzęsiony. Powiedział, że mama właśnie zmarła. Teściowa była w szpitalu na półce. To była państwa jedyna rozmowa? Tak, ostatnia. Potem już tylko SMS-a dostałam. Mam go do dziś. Nadawca Adaś, godzina 14:50, słano 8 stycznia. Ala, będę w domu później. Jadę do Tomka. Czas wreszcie załatwić nasze sprawy. A wie pani, jakie sprawy mężowi chodziło? Mogę się tylko domyślać, że o mamę. Adam nie zgadzał się przecież, że Tomasz przetrzymuje teściową w domu, zamiast oddać pod dobrą opiekę. Adam wiedział, że mama umarła przez niego. Jak to przeze mnie? O czym ty mówisz? O tym, że gdyby mama wam znowu nie uciekła i nie zaginęła na całą noc, to by nie miała zapalenia płuc, powikłań i by nie umarła. Jakbyście posłuchali Adama, to nadal by żyła. Adam też. Bo matkę były ciągle te wasze kłótnie. Jakie ciągle? Czasami się posprzeczaliśmy. Wysoki Sądzie, ja tu mogę zaraz pokazać, jak te ich sprzeczki wyglądały. Dopuszczam dowód z tego nagrania. Pani Aniu, bardzo proszę o odtworzenie. Gdzie jest mama? Widziałaś mamę? No przecież to ja miałaś pilnować. Ja przy kuchni cały dzień stoję. Gdzie jest mama? Mamy w całym domu nie ma. Znowu nie zamknęliście drzwi? Mam tylko pieniądze w głowie, ale opiekować się tu już nie ma komu. Nie znacie matki. Wiesz co, najpierw to trzeba być obowiązkowym, co? A nie czekać, aż mama umrze. Co? Co ty powiedziałeś? Że aż mama umrze. Tylko wyłącz to. Upokójcie się! To moje dziecko nakręciło. Takie mieliśmy ostatnie święta. Nie wiem, dlaczego Adam zgodził się do niego pojechać. Proszę, aby oskarżony wstał. Chciałby pan ustosunkować się do tego nagrania? No co mam powiedzieć? No, pokłóciliśmy się, ale Adama nie zabiłem. Kłamiesz! Zwabiłeś go do tego domku, żeby świadków nie było. Zastrzeliłeś i zostawiłeś, żeby umarł. To był mój mąż, ojciec moich dzieci. Jak im w oczy spojrzysz? Pani Bukowska, ale proszę zwracać się do sądu. Oskarżony może usiąść. Co nam pani może powiedzieć na temat rzekomego spotkania pani męża z oskarżonym dnia 8 stycznia w Domku Myśliwskim? Czy oprócz tego SMS-a miała pani jeszcze jakieś inne wiadomości? Nie. Ten SMS od Adama bardzo mnie zdenerwował. I zadzwoniłam do Pawła Leśniczego z Nalewki. On znał się dobrze z Adamem. Poprosiłam go, żeby pojechał do tego domku, bo tam coś złego się wydarzy. Niestety dojechał za późno i znalazł mojego męża. Jak mogłeś postąpić tak z własnym bratem? Czasem myślę, że to lepiej, że mama tego nie dożyła. Nie masz prawa mówić tak o mojej mamie. Chcieliście ją w domu starców umieścić. Mama całe życie się nami opiekowała, a wy jak chcieliście się jej na starość odpłacić, co? Adam po mamie dostał więcej, niż mu się należało. A ty narzekasz, że nie masz co do garnka włożyć. Zdaje się, że niechcący ujawnił pan motyw zabójstwa. Czy to testament, który zostawiła matka, był powodem, dla którego zabił pan brata? Panie prokuratorze, wszystko, co osiągnąłem, to własną uczciwą pracą. Ja nie muszę czekać tak jak oni na jakieś spadki. Panie Bukowski, ale proszę się opanować. Przepraszam, Wysoki Sądzie. Proszę pani, według pana Bukowskiego, pani mąż popadł w konflikt nie tylko z nim, ale także ze swoim pracownikiem, niejakim panem Paprotą. Czy może coś pani sądowi na ten temat powiedzieć? Adam zwolnił tego chłopaka, bo pił.
Raz nawet o mało do pożaru nie doszło, bo pijany paprota maszyny powłączał i gdzieś poszedł. Każdy inny na miejscu Adama nie tylko by go zwolnił, ale i na policję zaprowadził. Mąż zachował się jak człowiek. Proszę pani, a czy po utracie pracy pan paprota państwa nachodził? Groził pani mężowi, rodzinie? Tak. Groził i był u nas nieraz. Ale Adam powiedział, że chłopakowi przejdzie, że znajdzie pracę i odpuści. Niech Tomasz nie chowa się za paprotę, bo przed boskim sądem kłamać nie będzie. Zostaniesz rozliczony za to, żeś morderca. Ja dziękuję, nie mam więcej pytań. Dziękuję, panie prokuratorze. Nie mam pytań do pokrzywdzonej, dziękuję. Dziękuję pani, proszę usiąść. Na salę poprosimy świadka Andrzeja Wareckiego. Świadek Andrzej Warecki. Proszę się przedstawić. Nazywam się Andrzej Warecki, mieszkam w Białymstoku, stamtąd też pochodzę. A ile pan ma lat? Mam 39 lat. Czym się pan zajmuje? Pracuję w banku, udzielam kredytów. Jest pan spokrewniony, spowinowacony z oskarżonym? Nie, ale tak samo z Tomkiem, jak i z Adamem przyjaźniliśmy się od lat. Pouczamy obowiązku mówienia prawdy, składanie fałszywych zeznań zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Rozumie pan? Tak. To słuchamy, co pan wie w tej sprawie? Tego dnia, 8 stycznia, spotkałem się z Tomkiem w Białymstoku. Proszę opowiedzieć o tym spotkaniu. Tomek zadzwonił do mnie koło 3. Powiedział, że jedzie do Białegostoku i że musimy pogadać. Robiłem mu ostatnio jeden kredyt i chodziło o rozłożenie kilku rat. I o której godzinie doszło do spotkania? To było jakoś parę minut po 4. Tomek już na mnie czekał, bo ja się spóźniłem. I jak długo trwało to spotkanie? Spotkanie trwało około 2 godzin. No, w tym czasie ktoś zabił Adama. No dobrze, panie Warecki. Ja mam tu przed sobą protokół pana zeznań, który złożył pan w śledztwie. I powiedział pan tak, że do spotkania, o którym pan tutaj mówi, doszło w barze Igram, znajdującym się nieopodal dworca PKP w Białymstoku. No tak. Podany przez pana lokal wyposażony jest w monitoring. Policja dokładnie sprawdziła wszystkie nagrania z 8 stycznia pomiędzy godziną 14 a 18. Na żadnym z materiałów nie zauważono osoby podobnej do pana bądź do oskarżonego. To może pomyliłem bary, tam koło dworca jest kilka barów. Panie Warecki, ale takie rzeczy łatwo jest zweryfikować. No tak, tam obok jest Taco Bar, on jest obok Igram, widocznie tam byliśmy. No niech pan sobie wyobrazi, że śledczy zadali sobie ten trud i sprawdzili wszystkie bary położone w promieniu 5 kilometrów od dworca. W żadnym nie było osoby podobnej do pana oraz oskarżonego. O tym już za chwilę. Nie chcę po prostu niewinnego faceta do więzienia posadzić. Prawda jest taka, że nie wiem, kogo widziałem. To Alicja miała klucz do naszego domu. Może to ona wykradła nam broni i zastrzeliła męża. Chyba nie sądzicie, że mogłabym zabić mojego Adama. Zostańcie z nami. W domku myśliwskim należącym do Tomasza Bukowskiego ktoś zabił jego brata, Adama. Zebrane przez prokuraturę dowody wskazują na Tomasza Bukowskiego. Ten jednak nie przyznaje się do tego zabójstwa. Żona zamordowanego jest jednak pewna, że Tomasz Bukowski jest mordercą. Jako powód podaje rodzinne kłótnie. Ale takie rzeczy łatwo jest zweryfikować. No tak, tam obok jest Taco Bar, on jest obok Igram, widocznie tam byliśmy. No niech pan sobie wyobrazi, że śledczy zadali sobie ten trud i sprawdzili wszystkie bary położone w promieniu 5 kilometrów od dworca. W żadnym nie było osoby podobnej do pana oraz oskarżonego. No ale mogli przecież nie pamiętać. Mogli nie pamiętać. A ja myślę, proszę pana, że złożył pan fałszywe zeznania w prokuraturze, będąc jednak nieświadomym tego, że my możemy ten pana materiał zweryfikować. Ale powiem więcej. Proszę pana, poza nazwą lokalu zeznał pan również, że widział się z oskarżonym pomiędzy 16 a 18. Tak się składa, panie Warecki, że o godzinie 18.20 oskarżony został zatrzymany. A wie pan, gdzie doszło do zatrzymania? W jego domu, oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów od Białegostoku. Panie Warecki, proszę nam wyjaśnić te wszystkie nieścisłości w pana zeznaniach.
Jeszcze raz przypominam, że został pan uprzedzony o obowiązku mówienia prawdy. No, Wysoki Sądzie, Tomek zadzwonił do mnie i powiedział, że zaraz się spotykamy koło baru. Ja nie mogłem wyjść z pracy, bo musiałem dokończyć obsługę klienta, ale jak dzwonił do mnie, to chyba znaczy, że był w Białymstoku, prawda? To może podsumujmy. Proszę pana, nie widział się pan oskarżonym w dniu zabójstwa. No nie, no. Ale Tomek przecież nie jest mordercą, no. Chciałem... No... Skłamałem, ale... Chciałem go z tego jakoś wyciągnąć, przecież te oskarżenia są śmieszne. Śmieszy cię, że Adam nie żyje? On był też twoim przyjacielem. Jeździliście razem na ryby. Jak możesz teraz przychodzić tu i kłamać? Alicja, Adamowi już życia nie wrócisz. Odpuść zemstę na Tomaszu. Nie dość, że składa pan fałszywe zeznania w sądzie, to jeszcze fałszywie pojmuje pan rolę sądu. Tu nie chodzi o żadną zemstę, tylko o wymierzenie sprawiedliwości. Wysoki Sądzie, ja poproszę o przekazanie prokuraturze protokołu z dzisiejszej rozprawy. Protokoły oczywiście zostaną przesłane. Czy są do pana pytania? Dziękuję, nie mam więcej pytań. Ja dziękuję, nie mam. Dziękuję świadkowi, proszę usiąść. A na salę poprosimy panią Igę Bukowską. Świadek Iga Bukowska. Bardzo proszę. Proszę się przedstawić. Nazywam się Iga Bukowska, jestem żoną Tomasza. Ile pani ma lat, gdzie pani mieszka i czym się zajmuje? Mam 32 lata, prowadzimy z mężem agroturystykę. Mają państwo dzieci? No nie, chcieliśmy się postarać w przyszłym roku, ale... Rozumiem. Jest pani żoną oskarżonego, przysługuje pani prawo do odmowy składania zeznań. Jaka jest pani decyzja? Chcę zeznawać. Nie mamy z Tomaszem żadnych tajemnic do ukrycia. Pouczamy obowiązku mówienia prawdy. Co pani wie w tej sprawie? Tego dnia nie było mnie w domu, więc nie mogę powiedzieć, co działo się u nas i w domku myśliwskim Tomka. No ale te oskarżenia, wymysły policji, to wszystko jest niedorzeczne. Pani Bukowska, tak się składa, że policja zgromadziła dowody i to takie dosyć konkretne przeciwko pani mężowi. No tak, na każdego coś się znajdzie, jak się uprze. A przecież kto zna lepiej mojego męża niż ja? Jesteśmy po ślubie ponad 10 lat. Chyba najlepiej wiem, do czego jest zdolny. I powiem panu, że już na pewno nie do zabicia własnego brata. Iga, to jest ważne, że ty mi wierzysz. To może powie pani nam, gdzie pani była w czasie, gdy doszło do zabójstwa pani szwagra? Tego dnia byłam w markecie, bo chciałam skorzystać z okazji, że mamy nie ma w domu i chciałam zrobić zakupy. No i oczywiście potem chciałam odwiedzić teściową w szpitalu i zanieść jej jakieś owoce, soki. No ale niestety znalazłam się na policji i tam dowiedziałam się o śmierci Adama i potem jeszcze, że mama odeszła. Świadkowie zeznali, że pomiędzy oskarżonym a jego bratem często dochodziło do kłótni na tle sposobu wykonywania opieki nad pani teściową. Może pani coś na ten temat powiedzieć? Mogę powiedzieć, że faktycznie nieraz były kłótnie z tego powodu. Adam ciągle nas nachodził i sprawdzał, co z mamą robimy. Bo mama nie miała u was żadnej opieki i żadnego domu. Ty pojęcia nie masz, jak się trzeba starym człowiekiem opiekować. A ty wiesz? Z mamą ani dnia nie spędziłaś. Wychowałam dwójkę dzieci i wiem, co to obowiązek. A ty? Zamykałaś mamę na cztery spusty w komórce i znikałaś na całe dnie? Adam nieraz cię na tym przyłapał. I dlatego chciał, żeby mama w dobre ręce poszła. Dobre ręce? Twoje dobre ręce to hospicjum. A najlepiej to byś chciała, żeby tę eutanazję już przyklepali, no nie? Ale proszę świadka, proszę zwracać się do sądu. Mogę jedynie powiedzieć, że Alicja tutaj mnie i męża z czystej zazdrości opluwa. A o co ma być ta zazdrość? No o to, że już razem w liceum do klasy chodziłyśmy. I razem Adama i Tomka poznałyśmy. Tylko, że ja lepiej trafiłam. Mam kochającego męża, dom, majątek, a ona miała męża sadystę. Co? Wszyscy wiedzą, że Adama nienawidziłaś, że nieraz cię bił. Może w końcu pozbyłaś się Adama, bo rozwodu ci nie chciał dać. Ty podła suko! Pani Bukowska. Niech gada. Wiem, że chciała odejść od Adama, tylko jego groźba, że jej dzieciaki pozabiera, trzymała ją przy tym małżeństwie. A tak poza tym, to Alicja miała klucz do naszego domu. Może to ona wykradła nam broń i zastrzeliła męża. Pani Bukowska, czy to prawda, że miała pani klucze od domu oskarżonego? Tak, ale chyba nie sądzicie, że mogłabym zabić mojego Adama.
Nie wiem, jak oni mogą być takimi ludźmi. Czy do pani są pytania? Dziękuję bardzo, nie mam pytań. Dziękuję. W takim razie dziękuję. Proszę usiąść i poprosimy kolejnego świadka, pana Pawła Graszyńskiego. Świadek Paweł Graszyński. Bardzo proszę, proszę podejść do barierki, podać swoje imię, nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania. Paweł Graszyński, mam 34 lata i wraz z żoną mieszkam w Narewce. A czym się pan zajmuje? Jestem leśniczym. Z oskarżonym nie jest pan spokrewniony, spowinowacony? Nie, Wysoki Sądzie, ale z Tomaszem i z Adamem łączy nas przyjaźń. To znaczy łączyła. Pouczam obowiązku mówienia prawdy, składanie fałszywych zeznań jest karalne, rozumie pan? Oczywiście, proszę pytać, powiem wszystko, co wiem. Proszę powiedzieć, co pan wie na temat wydarzeń z 8 stycznia? Co tam się w okolicach Domku Myśliwskiego wydarzyło? Nie wiem, co tam dokładnie się stało. Nie było mnie, to znaczy nie widziałem, jak ten ktoś strzelał do Adama. Gdy przyjechałem już na miejsce, to zastałem go martwego niestety. A proszę opowiedzieć, co się działo, jak pan pojawił się na miejscu zdarzenia? Jakoś po trzeciej zadzwoniła do mnie zdenerwowana Alicja. Powiedziała, że zmarła im teściowa. No i Adam pojechał do Tomasza. No i wiedziałem, że będzie jakaś awantura z tego. I co pan zrobił? Tak jak poprosiła mnie Alicja, pojechałem do tego domku, by ich tam rozdzielić. No ale niestety dotarłem już chyba za późno. A o której to było godzinie? Mniej więcej przed 5. I co pan tam zastał? Najpierw zobaczyłem samochód Adama, stał kilkanaście metrów od domku. No a potem przed drzwiami chaty leżał tam bez ruchu, pełno było krwi. Już wiedziałem, że Adam, że już mu nie pomogę, bo nie żyje. Jak pan zareagował? Wziąłem telefon, by wezwać pogotowie i zacząłem iść w stronę tej chaty i wtedy go właśnie zobaczyłem, jak uciekał do lasu. A kogo pan zobaczył? Morderca Adama. Czy na sali jest obecna ta osoba? Może pan wskazać tę osobę? Nie jestem pewien. Nie mogę wskazać na niego palcem, ponieważ pamiętam, że jak widziałem mordercę, to były sekundy, jak do lasu uciekał. Było wtedy już ciemno. Ja muszę świadkowi przypomnieć, że w śledztwie to właśnie na oskarżonego wskazał świadek jako osobę obecną na miejscu przestępstwa. Tak, ale podczas tych całych przesłuchań były nerwy i wtedy byłem pewny na 100%, że widziałem tam Tomasza. Ale teraz prawda jest taka, że nie wiem, kogo widziałem. Przepraszam, Alicja. Adam był twoim... Mówił o tobie, że jesteś porządnym człowiekiem. Tak mu się teraz odwdzięczasz? Mówię tylko prawdę. Lepiej już nic nie mów. Pomagasz tylko temu draniowi. Pani Bukowska, ale proszę nie wpływać na zeznania świadka, dobrze? Wysoki Sądzie, to nie jest tak, że ja tu chcę teraz Tomaszowi pomagać, ale ja nie wiem, nie chcę po prostu niewinnego faceta do więzienia posadzić. Może jakbym go jeszcze raz w tym lesie zobaczył, może bym poznał, czy to wtedy Tomasz tego 8 z domku wybiegał. Porównałbym przynajmniej ruchy, bo pamiętam tego mordercę, jak tam biegł, mam to wciąż przed oczami. Proszę państwa, z uwagi na to, że identyfikacja osoby, którą świadek widział w dniu 8 stycznia na miejscu zdarzenia, ma istotne znaczenie w tej sprawie, sąd postanowił dopuścić dowód z eksperymentu procesowego. Udamy się wszyscy na miejsce przestępstwa, świadkowi okazane zostaną 4 osoby i spróbuje pan stwierdzić, czy wśród nich jest osoba, którą widział pan w dniu 8 stycznia na miejscu zdarzenia. Ja byłem mniej więcej w tym miejscu, gdy morderca wybiegał z domku. Mniej więcej... O tak. Dziękuję. Proszę wrócić na miejsce, panie prokuratorze. Rozpoczynamy. W takim razie rozpoczynamy eksperyment. Panowie, na dany znak będziecie kolejno wybiegali z pomieszczenia. Przypominam, proszę mieć lekko pochylone głowy. Pana proszę, żeby pan dokładnie przyglądał się każdemu wybiegającemu mężczyźnie. Proszę bardzo. Tamten miał bardzo charakterystyczny punkt.
na tamtym widocznym. Dziękuję bardzo. Kończymy eksperyment. Reszta pytań stąd. Dziękuję. Dziękuję. Proszę wstać, sąd idzie. Proszę usiąść. Po przerwie rozprawa będzie kontynuowana. Pana Duszyńskiego poproszę do barierki. Proszę świadka, proszę jeszcze raz powtórzyć swoje stanowisko, jakie pan zajął w czasie eksperymentu procesowego. Czy wśród okazanych mężczyzn była ta osoba? Powtarzam, że według tego, co wiem i tego, co widziałem, to nie Tomasz wybiegał z domku do lasu. To nie jego widziałem 8 stycznia, kiedy zabito Adama. Czy są do pana pytania? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy panu. Proszę usiąść. Na salę poprosimy pana Krystiana Paprotę. Świadek Krystian Paprota. Proszę podejść do barierki i proszę się przedstawić. Krystian Paprota. Pana wiek i miejsce zamieszkania? Mam 29 lat, obecnie mieszkam w Warszawie. Przeprowadziłem się jakiś czas temu, bo zameldowany jestem w Starym Lewkowie. A jest pan spokrewniony, spowinowacony z oskarżonym? Nie, nie jestem. Pouczam o obowiązku mówienia prawdy. Co pan może powiedzieć na temat wydarzeń z 8 stycznia? No nie było mnie tam wtedy, ale wiadomo, że to Tomasz zastrzelił Adama. Wszyscy o tym mówią. Ale jacy wszyscy i co dokładnie mówią? No u nas w Lewkowie. Wszyscy widzieli, że żyli ze sobą jak pies z kotem. Ciągle się wyzywali i kłócili o swoją matkę, aż w końcu ona od tego umarła. Adam na koniec zresztą też. Ale pan również był skonfliktowany z panem Adamem, nieprawda? Prawda, ale to co innego. A może nam pan to wyjaśnić? Pracowałem u Adama w jego młynie, ale kurczę, no nie po to kończyłem studia, żeby wory z ziarnem przerzucać, nie? No wkurzyłem się, bo zamiast w biurze to kazał mi po polu latać i odszedłem. Ty? To Adam cię wyrzucił, pijaku jeden. Nie wyrzucił, nie wyrzucił, ale może i tak gadał, bo co miał przed ludźmi powiedzieć? Że słabo płaci? Że nie stać go na kogoś z wyższym wykształceniem? Te, Paprota, co ty tutaj za głupotę opowiadasz? Adam cię wyrzucił za pijaństwo i nieróbstwo. A ten papier to pewnie na stadionie kupiłeś sobie. Stadionu to już dawno nie ma. A pracę u Adama to ja miałem głęboko. Tam, gdzie was wszystkich razem wzięty. Ty się tak nie bujaj. Ty zabiłeś... Proszę oskarżonego. Przepraszam, wysoki sądzie. Uspokoi się pan i będzie się pan odzywał odpowiednio do powagi tego miejsca? Tak, przepraszam. Wyrywa się gnojek jeden, bo brata mi zabił. No gadaj, że jak byłeś u mnie, kiedy broń czyściłem. Widziałeś, gdzie klucze chowam. Widziałeś, jak do mieszkania wejść. Nikogo nie zabiłem. Zresztą, co ja tu się będę tłumaczyć. I tak cię zamknął w więzieniu, buraku jeden. Tfu! To jego widziałem, jak uciekał z domku do lasu. Tak samo dokładnie, jak teraz na sali. Wiedziałem, że to był on. To nie byłem ja. Byłeś tam, widziałem cię, nie kłam. I co z tego, że byłem, ale ja nie zabiłem Adama. Ale panie Paprota, zeznał pan, że nie było pana w pobliżu domku Myśliwskiego wtedy, kiedy doszło do zabójstwa Adama Bukowskiego. Teraz pan sam sobie zaprzeczył. Skłamał pan, żeby uniknąć odpowiedzialności za śmierć Adama Bukowskiego? Nie, kurczę, nie zastrzeliłem go. Przysięgam na moją matkę. No to co pan robił w domku Bukowskiego 8 stycznia? No dobra, no byłem z Igą. Spotykaliśmy się tam, bo to niedaleko od wioski i nigdy tam nikt nie zaglądał. Co, jeszcze chcesz wciągnąć w to zabójstwo moją żonę? No nie, no chodzi o to, no, bo nie wiem. No o co chodzi, gnoju, powiedz. No, chodzi o to, że Iga miała ze mną romans. Nawet nie zajarzyłeś, że przez rok zamiast na zakupy jeździła na schadzki ze mną i to pod twoim nosem, cwaniaku wielki. Co? Jak to? Iga... Otwórz oczy, człowieku! Spałem z twoją żoną, ale nikogo nie zabiłem! Boże, ja myślałem przecież... No co, no co myślałeś? Co? To wszystko przez was! Przez ciebie i przez niego, no! To wasza jest wina! Panie Bukowski, proszę wyjaśnić, o czym pan mówi? Uduszę cię. Brata zabiłem, a niewinny był. Zabiłeś Adama? Zabiłeś brata, bo myślałeś, że miał ze mną romans? A co miałem myśleć, jak go z twoimi majtkami w ręce na progu domku widziałem? Od dawna wiedziałem, że mnie zdradzałaś, tylko nie wiedziałem z kim. Kochałem cię. Nadal cię kocham. Myślałem, że jak Adam nie żyje, to między nami się ułoży. A ty wolisz tego Krystianka. Ale proszę o spokój. Proszę po kolei opowiedzieć, co pan robił 8 stycznia? No, około 15 Iga powiedziała, że idzie się przejść. Ja w tym czasie się zdrzemnąłem. Obudził mnie nadjeżdżający samochód. No, wystraszyłem się. Wybiegłem szybko tylnymi drzwiami.
Tylko jakąś kurtkę na siebie zdążyłem narzucić. No myślałem, że to Tomasz przyjechał. To był Adam. No możliwe, nie wiem. No, chodziłem trochę po lesie, nagle usłyszałem strzał. No bałem się, ale uświadomiłem sobie, że w domku zostały moje rzeczy i że jeśli doszło do czegoś złego, to będę podejrzany. Więc szybko wróciłem po te rzeczy. No i wtedy, właśnie wtedy na progu zobaczyłem ciało Adama. Nie próbował pan wezwać policji, pogotowia? Bałem się, no co miałem zrobić? Pozbierałem swoje rzeczy i uciekłem. To wtedy musiał mnie widzieć Graszyński, ten cały leśniczy. To było około 17:00. Nic więcej nie wiem, przysięgam. Czy jeszcze są jakieś pytania? Ja dziękuję. Nie mam, dziękuję. Dziękuję, proszę usiąść, a do barierki poproszę panią Igę Bukowską. Pani Bukowska, proszę opowiedzieć o wydarzeniach z 8 stycznia. Byłam w domku myśliwskim razem z Krystianem i ja poszłam na spacer. Usłyszałam strzał. Szybko przybiegłam zobaczyć, co się stało i wtedy zobaczyłam zakrwawione ciało Adama. To był przerażający widok. Ja myślałam, że to Krystian jest zabójcą. Krystian się ciągle z Adamem kłócił. No a przecież ja go kocham. Nie mogłam dopuścić, żeby poszedł do więzienia. Proszę mówić dalej. Wzięłam starą kurtkę Tomasza, pobrudziłam ją krwią Adama i pojechałam do domu. Zostawiłam tą kurtkę w garażu, żeby policja znalazła. Iga, przecież ja cię tak bardzo kochałem. Ja bym dla ciebie wszystko. Panie Bukowski, proszę wstać. Chciałby pan nam jeszcze coś powiedzieć? Tak, Wysoki Sądzie. Słuchamy, co naprawdę wydarzyło się w domku myśliwskim? To ja zabiłem Adama. Wysoki Sądzie, od dawna podejrzewałem, że Iga ma z kimś romans. Jak tego dnia przyjechałem pod domek myśliwski, to zobaczyłem samochód Adama i Igi. I zobaczyłem, jak Adam stoi na progu z jej bielizną w dłoni. To nie zastanawiałem się, no. Strzeliłem. Byłem wściekły. A co pan zrobił ze strzelbą? Wrzuciłem gdzieś krzaki i uciekłem. Boże, no, myślałem, że jak Adama nie będzie, to Iga znowu mnie pokocha i będzie tak jak dawniej. Proszę usiąść. Czy do pani są pytania? Dziękuję bardzo, nie mam. Dziękuję. Dziękuję, proszę usiąść. Zamykam przewód sądowy. Udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Nikt nie ma prawa zabijać. Ani przez nadmiar nienawiści, ani przez nadmiar miłości. W obliczu tragedii, jaka dotknęła tą kobietę, czas, żeby sobie te fundamentalne zasady przypomnieć. Zginął człowiek absolutnie niewinny, Wysoki Sądzie. W kwiecie życia. Zabił go brat. Prokuratura nie miała i nie ma wątpliwości, proszę sądu, co do sprawstwa. Ślady prochu pozostawione na narzędziu zbrodni. Nie chcę mówić o śladach krwi. Uważam, że ten dowód został, Wysoki Sądzie, w pewnym sensie spreparowany. Obecność na miejscu zdarzenia, odciski palców na broni. To wszystko przemawia za winą oskarżonego. Ja nie widzę powodów i podstaw, żeby tego oskarżonego w jakiś zwyczajnie łagodny sposób w tej sprawie za ten czyn potraktować. Dlatego wnoszę o wymierzenie mu kary dożywotniego pozbawienia wolności. Dziękuję. Pani oskarżycielka posiłkowa chciałaby coś powiedzieć? Dziękuję. Bardzo proszę, pani mecenas. Dziękuję bardzo. No cóż, ja przepraszam, miałam przygotowaną nieco inną mowę obrończą. Pan od samego początku się nie przyznawał. Dodatkowo pan Graszyński z całą stanowczością stwierdził, że to nieoskarżonego widział na miejscu przestępstwa. Tymczasem okazało się, że to wyjątkowo nieszczęśliwy zbieg okoliczności pchnął pana Bukowskiego do tego czynu, który popełnił. Miłość do żony, podejrzenie romansu. Nawet dowód tego romansu, jaki wówczas w leśniczówce okazał się jego oczom. Wszak zobaczył swojego brata z bielizną swojej żony w ręku.
Nie jest to widok dosyć codzienny. To wszystko sprawiło, że użył tego, co miał pod ręką, broni myśliwskiej. Ale to był impuls, to była ta nieszczęsna chwila. Pan Bukowski dotąd nie wszedł w minimalnym choćby stopniu w konflikt z prawem. Był dobrym mężem, dobrym synem, opiekującym się schorowaną matką, którą już nikt inny nie chciał się opiekować. I tylko ta nieszczęsna chwila. I miłość. Miłość do żony, która wyłączyła u niego racjonalne myślenie. Dlatego ja proszę sąd o łagodne potraktowanie oskarżonego. Dziękuję. O to oskarżony prosi sąd. Ja proszę, żeby mnie wysoki sąd potraktował sprawiedliwie, ale łagodnie. Proszę usiąść. Wyrok zostanie ogłoszony po naradzie. Proszę wstać, sąd idzie. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy po rozpoznaniu sprawy Tomasza Bukowskiego uznaje go za winnego dokonania zarzucanego mu czynu i wymierza karę 25 lat pozbawienia wolności. Proszę usiąść. Wina oskarżonego w tej sprawie nie budzi wątpliwości. Tomasz Bukowski w ostatnim słowie poprosił o karę sprawiedliwą, lecz łagodną. Kara sprawiedliwa to z pewnością w ocenie żony ofiary kara dożywotniego pozbawienia wolności. Najsurowsza kara, jaką kodeks przewiduje za zbrodnie zabójstwa. A kara łagodna w ocenie sądu to może być tylko kara 25 lat pozbawienia wolności. Sąd wymierza karę dożywotniego pozbawienia wolności w szczególnych okolicznościach, wtedy, kiedy nie ma żadnych okoliczności łagodzących. Zgadzam się z tym, że w tej sprawie tych okoliczności jest niewiele. Wszystkie bardzo pana obciążają. Zabił pan brata, osobę sobie bliską, osobę, która panu ufała, przyszła porozmawiać o śmierci matki. Zabił pan 36-letniego ojca dwójki dzieci. Tak naprawdę bez żadnego powodu. Chciałam jeszcze kilka słów powiedzieć do pana Wareckiego. Dzisiaj pan stwierdził na sali, Tomek nie zabił, chciałem to wyprostować. Sam pan widzi. Świadkowi nie wolno prostować sprawy. Świadek musi mówić prawdę. W sądzie chodzi o sprawiedliwość. Dura lex sed lex. Twarde prawo, ale prawo. Dlatego też w ocenie sądu ta kara jest sprawiedliwa. To wszystko w tej sprawie. Zamykam rozprawę. Dziękuję państwu. Za składanie fałszywych zeznań Andrzej Warecki został skazany na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Już w kolejnym odcinku.